Właśnie zakończyła się 10. edycja Koszalińskiego Marszu dla Życia i Rodziny. Zapytaliśmy uczestników, z jakich powodów wzięli w nim udział oraz jakimi wartościami kierują się w codziennym życiu. Jak się podobał marsz? Dzień dobry, przecudownie, przyjemnie bardzo. Jestem. A dlaczego pani w ogóle wzięła w nim udział? To tak na spontanicznie wyszło, także jesteśmy aż z Darłowa, także przyjechałyśmy. Wczoraj była piękna Wigilia na zesłania Ducha Świętego, a dzisiaj jedziemy na marsz. Pięknie było. Dziękujemy. Wszystko. Najważniejsze, że nam się udało dojść, o tak powiem. Wesoło. Tak. A czy uważają Państwo, że warto brać udział w takich przedsięwzięciach? Jak najbardziej. Cały czas bierzemy. Najbardziej. Mamy już swoje, jak to się mówi, lata, ale jesteśmy młodzi, tak samo jak i Wy. No tak, ale za tym się pewne, jak tak powiem, przyznanie się do pewnych wartości z tym się wiąże. I to jest dla mnie akurat ważne. Nie? Rodzina pełna, klasyczna rodzina, bardzo ważna tak jest. Tak jak powinno być. Rodzina. A dziecko musi być od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlatego to my cały czas wspieramy i jesteśmy za tym, żeby takie imprezy się odbywały, żeby przypominać tym takim, którzy myślą zupełnie inaczej. Nie? Bardzo nam się podoba marsz. Dlaczego pani wzięła w nim udział? Bo jestem za życiem, za rodziną. To jest świętość, miłość. A czym jest dla pani rodzina? A, rodzina. Jestem żoną, mamą, babcią, moje dzieci są dla mnie bardzo ważne, moje wnuki i wszystko opieram na wartościach, na Bogu, na miłości. A czy uważa pani, że warto brać udział w takich marszach? Jak najbardziej. Powinno być ich więcej? Powinno być ich więcej, więcej dla rodziny, więcej dla życia. Za mało o tym mówimy, także jestem za. Marsz mi się bardzo podobał i polecam go każdemu, kto chce skorzystać w przyszłym roku. A czy uważa pan, że ogólnie warto brać udział w tego typu przedsięwzięciach? Oczywiście, że tak. Dlaczego? Dla rodziny, dla dzieci, dla wnuków, dla przyszłości Polski. Polecamy. Bardzo pięknie. Pięknie było. Czy uważa pani, że powinno być ich więcej? Nie wiem. Nie wiem, nie mam zdania na ten temat. Myślę, że raz do roku to wystarczy chyba. No podoba nam się, jest ważny dla nas, tak? Co ta pani rodzina? No wszystkim. Najważniejsza jest rodzina, tak? I trzeba dbać o to życie, tak? Nie wolno jego marnować w żadnym razie. Jak każdy marsz, rewelacja. A warto brać udział w takich marszach? Zawsze warto. Zawsze warto, dlatego że w tym manifestujemy jakby to poparcie dla życia od samego początku. Bo życie tam się zaczyna. A dlaczego właśnie jest takie ważne, żeby to życie manifestować? Dzisiaj ludzie odchodzą od tych wartości, które w zasadzie powinny być w człowieku. I to jest bardzo źle, bardzo... Tak nie powinno być. Bo każdy zasługuje na życie, każdy zasługuje na szansę tego życia. Niezależnie od tego, kim jest i jak się urodzi. Warto brać udział w marszach, dlatego że wartość życia i rodziny jest ogromną wartością, a więc warto się tym cieszyć po prostu i robić to wspólnie. Poza tym ja uwielbiam flagowanie, a była okazja. Czym jest dla pani rodzina i to życie właśnie rodziny? Dla mnie i rodzina, i życie są darem Boga. I to jest wielki dar i warto o ten dar, warto go chronić po prostu, warto go cenić. Bardzo, jak co roku, chociaż ostatnio nie było marszu ze względu na pandemię, to oczekiwaliśmy tego bardzo. Jest to nam potrzebne, żeby utrwalić swoją wiarę w rodzinę Pana Boga. A czy zachęca pan wszystkich do brania udziału właśnie w tym marszu? Tak, zachęcam, bo to daje taką siłę i naprawdę warto. Bardzo ładnie, bardzo przyjemnie. No. A dlaczego uważa pani, że warto brać udział w takich marszach? Kochana, za dużo jest reklam, które twierdzą, że życie nie jest nic warte. A niestety życie to jest dar. To jest dar, którego po prostu musimy o nie dbać. No i tyle. A czym jest dla pani rodzina? Wszystkim, kochani. Wszystkim. Od babci do wnuków. Wszystkim. Także to po prostu... Kochana, bez rodziny nie ma życia. Dla kogo byśmy żyli? Dla kogo? Dla kogo byśmy to wszystko tworzyli? Tylko dla dzieci, które potem mają swoje dzieci i ciąg
narodu istnieje wtedy, prawda? No ja często chodzę i uważam, że to jest wspaniała inicjatywa, żeby pokazać światu, co dla nas Polaków jest najważniejsze, że rodzina, że życie są po prostu najważniejszymi wartościami. A czym dla pani tak osobiście jest rodzina? No, mam męża, dwoje dzieci, mam nowego zięcia, także myślę, że bez rodziny człowiek byłby i samotny, i byłby smutny. Pan Bóg nas powołał do życia w rodzinie, więc to jest powołanie, które powinniśmy przyjąć i do końca życia wytrwać. Bardzo, bardzo. Szkoda, że nas tak mało, ale nas było i tak dużo, uważam. Ale powinni nas więcej być, bo to jest właściwe miejsce, gdzie powinniśmy być, my katolicy. A dlaczego właśnie warto? Warto, bo trzeba chronić życie. Proszę pani, ja mam po prostu obawy, bo jeżeli w konstytucji się mówi, że nie wolno zabijać, przecież dziecko poczęte też jest człowiekiem. To dlaczego jak dziecko zabije się na Ukrainie i czy tam gdzie indziej, ktokolwiek zabije dziecko, no zginie dziecko, no to jest tragedia. Ale się nic nie mówi, jak się zabija dziecko poczęte. Tylko po prostu takie prawo u nas obowiązuje dziwne. Ja nie wiem, skąd oni... bo to człowiek wymyśla. Jeżeli by się kierowali prawem Bożym, to by nie było zabijania dzisiaj dzieci na świecie. Dlatego jestem jak najbardziej za życiem, bo ja co roku biorę dziecko w duchową adopcję, żeby chociaż to jedno dziecko uratować. Nam się bardzo podobało, dlatego chcieliśmy podać taką świadectwo, że nie tylko ci, którzy są przeciw życiu idą, ale i ci, którzy są za życiem, za rodziną. I my jako osoby starsze chcemy się też w tym włączyć. Pewnie, że nie będziemy już tak, jak panie są młode, rodzić dzieci, ale chcemy powiedzieć, że rodzina jest czymś bardzo ważnym, że to, co tutaj widać, to wszystko się bierze z początek z rodziny. Bardzo jesteśmy szczęśliwe, że tu jesteśmy.